witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za obecność mediów na dzisiejszym briefingu prasowym tutaj we Wrocławiu, na Dworcu Wrocławskim, gdzie wczoraj dokonano otwarcia tego właśnie miejsca, przystanku Dialog. I dzisiaj dyskutujemy na temat wyzwań dla bezpieczeństwa żywności w zmieniającym się świecie i o głodzie jako największym wstydzie XXI wieku. Nasza dyskusja dzisiaj odbywa się w gronie znakomitych gości i na dzisiejszym briefingu prasowym chcę powitać bardzo serdecznie pana komisarza Janusza Wojciechowskiego, komisarza do spraw rolnictwa Komisji Europejskiej, i chcę też panu komisarzowi oddać głos. Szanowni Państwo, to bardzo ciekawa konferencja zorganizowana przez grupę EKR, przez panią poseł Beatę Kempę, której dziękuję za zaproszenie na tę konferencję. Jesteśmy w bardzo ważnym momencie, jeśli chodzi o rolnictwo europejskie, i ta dyskusja jest właśnie potrzebna, żebyśmy się wspólnie zastanowili, na ile rolnictwo i te zmiany, które w nim wprowadzamy, będą służyć bezpieczeństwu żywnościowemu i wkładowi w walce z głodem na całym świecie. Jesteśmy po bardzo ważnej decyzji Parlamentu Europejskiego. 452 posłów przeciwko 178 poparło reformę wspólnej polityki rolnej. Największą reformę wspólnej polityki rolnej od 30 lat. Reformę, która przestawia rolnictwo na funkcjonowanie w sposób bardziej zrównoważony. Dziękuję pani poseł i grupie politycznej EKR za poparcie tej reformy, bo grupa EKR głosowała za reformą. W każdym razie większość tej grupy, generalnie tylko dwie frakcje mocno się jej sprzeciwiały, to jest frakcja Zielonych i frakcja Lewicy. Myślę, że mamy bardzo dobre podstawy na to, żeby rolnictwo europejskie rzeczywiście stało się bardziej przyjazne dla środowiska, dla klimatu, dla dobrostanu zwierząt, ale żeby na tym skorzystali również sami rolnicy. Małe i średnie gospodarstwa są centrum tej reformy. Przewidujemy dla nich wzmocnienie wsparcia. Nie chcemy, żeby te gospodarstwa znikały. W ciągu jednej dekady w Unii Europejskiej zniknęło niestety 4 miliony takich gospodarstw i tempo likwidacji tych gospodarstw to było mniej więcej 1000 gospodarstw dziennie. Małe i średnie gospodarstwa traciliśmy w niesłychanie szybkim tempie. I to się ma zmienić. I są instrumenty, żeby to zmienić. Tylko jest jeden warunek. To znaczy, to nie jest reforma prowadzona na zasadzie przymusu. To jest reforma na zasadzie zachęt. W tym pakiecie legislacyjnym, który przyjęliśmy, jest mnóstwo instrumentów, z których rolnicy mogą skorzystać pod warunkiem, że państwa członkowskie wprowadzą to do swoich krajowych planów strategicznych. Każde państwo przygotowuje krajowy plan strategiczny, również Polska to czyni. Do końca roku te plany będą złożone w Komisji Europejskiej. Komisja, to jest moje zadanie, będzie je analizować i zatwierdzać, bądź odmawiać zatwierdzenia, jeśli będą, nie będą spełniały tych nadziei, które wiążą się dla rolników z tą reformą. No, szanse są przede wszystkim w takich działaniach, na przykład jak rolnictwo ekologiczne. Ogromnie rośnie na świecie zapotrzebowanie na zdrową żywność. Tworzy się ogromny rynek. Małe i średnie gospodarstwa, jeżeli się stworzy system wspierania ich w uzyskiwaniu certyfikacji ekologicznej, mogą na tym ogromnie skorzystać. Polska ma znakomite warunki, żeby być jednym z głównych potentatów produkcji żywności ekologicznej właśnie z małych gospodarstw. Krótki łańcuch dostaw, dostawy na lokalny rynek. Eksport jest bardzo ważny dla rolnictwa, ale nie mniej ważne, a chyba nawet ważniejsze są dostawy, krótki łańcuch dostaw, dostawy na lokalny rynek, zwłaszcza w kraju, który ma 38 milionów własnych konsumentów. Nie musi być skazany wyłącznie na eksport. Systemy jakości, znakowanie produktów, pokazywanie, że to jest lokalny produkt dobrej jakości, promowanie takiej produkcji, zachęta dla konsumentów. No, również takie praktyki, które rolnicy już przecież teraz stosują, na przykład rolnictwo węglowe. Wielu rolników te pozostałości żniwne przyoruje albo miesza z glebą słomę,
to już jest rolnictwo węglowe. To jest dobra praktyka, za którą można rolnikom płacić, pod warunkiem, że to będzie wprowadzone do programów, do Krajowego Planu Strategicznego. Rolnictwo precyzyjne, a więc płacenie rolnikom i nawet umożliwianie inwestycji w tym zakresie, żeby stosowali w taki sposób, no nawet poparty obserwacjami satelitarnymi, właściwie stosowali nawozy, żeby je stosować tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne, a nie wysiewać je na próżno. No, dobrostan zwierząt to jest niesłychanie ważna rzecz. Płacenie za takie praktyki, które też wielu rolników już dobrowolnie wprowadza od dawna. Letni wypas bydła, więcej przestrzeni w budynkach, żeby zwierzęta nie były nadmiernie stłoczone. Chów na ściółce, a nie na jakimś betonie czy tych rusztach. Wybieg dla zwierząt, oparcie hodowli na własnych paszach. To są te rzeczy, które mogą znakomicie pomóc tym małym i średnim gospodarstwom, których mamy w Polsce. No, Polska ma 1 300 000 gospodarstw rolnych, z czego 950 tysięcy ma nie więcej niż 10 hektarów. 1 160 000 nie więcej niż 20 hektarów. Polski system rolniczy jest oparty na małych i średnich gospodarstwach. Jest też grupa dużych gospodarstw. Warto wiedzieć, że powyżej 100 hektarów to jest 13 tysięcy gospodarstw w Polsce, ale one mają 25% ziemi rolnej. Więc oczywiście w systemie rolnym jest miejsce dla wszystkich typów gospodarstw. To nie jest tak, że polityka rolna ma eliminować jakiś typ gospodarstw, na przykład duże gospodarstwa. Nie, nie ma takich intencji. One też będą mogły korzystać i korzystają ze wsparcia. Natomiast głównym celem tej reformy jest ratowanie i zapewnienie możliwości funkcjonowania i rozwoju małym i średnim gospodarstwom rodzinnym. I to się udało w tę reformę wprowadzić. Jeśli państwa członkowskie wykorzystają to, a następnie wykorzystają to rolnicy, to naprawdę będziemy mieli wielką zmianę w rolnictwie europejskim. I zmianę na dobre. Dziękuję, jestem otwarty do państwa pytań. Jeszcze raz dziękuję pani poseł, bo pani poseł dzisiaj mówiła też o wielu działaniach, które podejmuje Unia Europejska, jeśli chodzi o wspieranie ludzi w potrzebie na całym świecie. I to jest bardzo dobry też ten kierunek, który pani wprowadzała w swoich działaniach, reprezentując polski rząd, w działalności charytatywnej czy tej wspierającej potrzebujących na całym świecie. Pomagać na miejscu. Pomagać na miejscu i rozwijać. Unia Europejska też nie ma takich aspiracji, żebyśmy zasypali świat swoją żywnością. Tylko właśnie rozwiązanie problemów głodu polega na tym, żeby ta żywność była produkowana na miejscu w ramach krótkich dostaw, dostarczanie technologii, doradztwa, właśnie dzielenie się jakimiś dobrymi praktykami, doświadczeniami. To jest kluczowe, żeby na świecie też, żeby wesprzeć świat walczący z głodem. No i zrównoważenie produkcji rolniczej, to co powinno być no taką ważną przestrogą, że jeżeli pójdziemy w rolnictwo przemysłowe, jeżeli dopuścimy do tego, żeby dalej trwał ten proces zamiany rolnictwa w przemysł, to stracimy bezpieczeństwo żywnościowe. Rolnictwo to nie przemysł, ziemia to nie fabryka, zwierzęta to nie maszyny, a sami rolnicy to nie kierowcy wyścigowi. To nie może być wielki wyścig na intensywność produkcji. To musi być zrównoważona działalność rolnicza. To popieramy i to jest jedyny sposób na to, żeby zapewnić światu zwalczenie tego, co jest rzeczywiście hańbą, tak jak w tytule tej konferencji, co jest hańbą XXI wieku, to znaczy głód w niektórych regionach świata. Pani minister, jedno pytanie, które mnie frapuje. Czy da się w ogóle kiedykolwiek przezwyciężyć te ogromne dysproporcje pomiędzy chociażby plagą otyłości, z którą mamy do czynienia na całym świecie, i tym, że wstyd XXI wieku nas dotyka i wiemy, Somalia i inne miejsca na świecie. Czy da się coś z tym zrobić? Rzeczywiście tutaj wciąż mówimy o takim magicznym słowie, ale ono jest niezwykle ważne, używane w różnych mechanizmach,
pracach i przekuwane na różnego rodzaju projekty, rozwiązania, które są finansowane, to wszędzie, gdzie mówimy o zrównoważonym rozwoju, o zrównoważonych programach, o zrównoważonym oddziaływaniu, to jest słowo klucz, ale ono jest niezwykle ważne, bo jeżeli nie będzie tej równowagi, to będziemy mieli do czynienia z dysproporcjami. Zarówno w zakresie podaży tej żywności wszędzie i na wyciągnięcie ręki, prawda, ale i też tam, gdzie tego dostępu do tych podstawowych produktów po prostu nie ma. I tak jest na przykład w Etiopii, tam około 80% ludności ma wielki problem z dostępem do bezpośrednich środków produktów żywnościowych. I dlatego mówimy o tym zrównoważonym. I te projekty, które są z tym słowem zrównoważonym, które jest też wymagającym, bo to jest wymóg, prawda, uzależnia się też finansowanie pewnych projektów od tego, czy one są zrównoważone, czy nie. I myślę, że to jest taki, oczywiście powiadam, świata nie zbawimy, to jest proces, ale wciąż upieranie się przy tym zrównoważonych projektach może doprowadzić do tego, że tych dysproporcji może być coraz mniej. A w rolnictwie to zrównoważenie to polega między innymi na tym, no, że jeżeli ktoś ma 10 hektarów ziemi, no to ma 50 świń, a nie 5 tysięcy, prawda? Więc to jest tego typu, czyli powiązanie produkcji z ziemią, z obszarem. To jest też pewne zróżnicowanie produkcji, bo problem mamy też w całej Europie, że tam się produkcja bardzo mocno regionalizuje. To znaczy są regiony, gdzie się koncentruje produkcja, a inne towary trzeba wozić po Europie, więc to ograniczenie też potrzeb transportowych jest bardzo ważne. I dlatego postawienie na małe i średnie przedsiębiorstwa, czy ten bezpośredni dostęp, myślę, że jest też bardzo dobrą praktyką i polityką, w tej chwili polityką, która stała się nową polityką Unii Europejskiej, dzięki też panu komisarzowi i tej polityce od pola do stołu, czyli skrócenie tej drogi jest jak najbardziej w tym kontekście słowa zrównoważony, uprawnione. Będziemy tak działać. Pani wojewodo, bardzo ważna dzisiaj we Wrocławiu konferencja, pani minister Kempa, europosłanka, która jest znana z tego, że walczy ze zrównoważonym, o zrównoważone rolnictwo, walczy z głodem na świecie, przecież od wielu lat pomaga biednym krajom. Dzisiaj także tematem przewodnim jest walka z głodem, który tak naprawdę jest wstydem dla świata. To prawda, bardzo ważna konferencja. Jesteśmy dumni z tego, że we Wrocławiu, w Centrum Dialog, jesteśmy na dworcu PKP we Wrocławiu, przepięknym. Inicjatywa pani europoseł Beaty Kempy, która właśnie znana jest nie tylko z deklaracji, ale z osobistej pomocy. Pani Beata Kempa wielokrotnie była na Bliskim Wschodzie. Budowała szkoły, odbudowywała domy, budowała miejsca zniszczone przez wojnę. Pomagała szczególnie dzieciom. A teraz czas na takie wstrząśnięcie, na takie pokazanie, że problem jest i bogaty świat, północ świata, Europa, Stany Zjednoczone, wszystkie kraje rozwinięte muszą pochylić się nad tymi, którzy umierają z głodu. Tak jak pani redaktor powiedziała, wstyd. To jest wstyd i dziś na kanwie tego, co też dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, musimy powiedzieć, musimy pomagać na miejscu. Musimy pomagać na miejscu. Przecież to byłby absurd, gdyby Polacy w czasie stanu wojennego powiedzieli, wszyscy wyjeżdżamy, zamykamy drzwi i nikogo tu nie ma. Wszyscy zostajemy migrantami. No nie, tak na świecie nie może być. Ci ludzie muszą zostać na miejscu, ale muszą mieć szansę najpierw na przeżycie, bo to jest podstawa, a później na rozwój. I to kraje Europy, Stany Zjednoczone, szczególnie kraje kolonialne, muszą wreszcie zrozumieć i muszą wreszcie odpokutować, odpracować ten czas, kiedy bezwzględnie ciągnęły korzyści z krajów. Mordowały tych ludzi. Belgia ma na sumieniu kilka milionów istnień ludzkich w Afryce. To trzeba wreszcie odkręcić.